Cześć, witam was z Dolnego Manhattanu. Żarcik oczywiście. Jesteśmy w Las Vegas. W Las Vegas spędziliśmy kilka dni, ale była to do tej pory bardziej baza noclegowa, co pokazywałem w poprzednich odcinkach. Jednak jeden dzień postanowiliśmy poświęcić cały na Las Vegas. W tym też ostatnim dniu mieszkaliśmy w bardzo przyjemnym hotelu Treasure Island, zlokalizowanym na głównej ulicy, niedaleko samego hotelu Mirage. Na początek zabiorę was na przejażdżkę pociągiem monorail, którym można się przejechać z jednego końca na drugi koniec Las Vegas. Thank you, sir. You're very welcome, sir. Y'all have a good one. Have a good one, man. Thank you. You're very welcome. Teraz w dobrą stronę będziemy. Co? Teraz będziemy w dobrą stronę. Plus Brooklyn Bowl and the High Roller, the world's largest observation wheel. You can also access the link from the Flamingo Station. Our next stop is also the closest station to the Venetian and Palazzo Hotels, where you'll find the Grand Canal Shops, Gondola Rides, and the Sands Expo. Wynn and Encore Las Vegas, featuring the very popular nightclubs, XS... Las Vegas to przede wszystkim miasto rozrywki. Są tutaj piękne limuzyny, ogromne apartamenty dla tych bogatych, ale są również rozrywki dla tych biedniejszych. W tych ogromnych, pięknych hotelach również są pokoje w zupełnie przystępnych cenach dla zwykłych śmiertelników. Często widać w tych ogromnych salach gry ludzi naprawdę skromniejszych, którzy siedzą i grają sobie na maszynach. Las Vegas to taka betonowa dżungla. Przynajmniej ja to tak odebrałem. Choć dla nas, wózkowiczów, to bardzo pozytywna informacja. Ponieważ poruszanie się wózkiem po Las Vegas to, uwierzcie mi, sama przyjemność. Betonowe, równiutkie chodniczki, windy, nawet przejście na drugą stronę ruchliwej głównej ulicy nie jest problemem, gdyż prowadzi górą, a do tego mostku prowadzi oczywiście winda i na dodatek klimatyzowana. W każdym hotelu są przeogromne kasyna. Są to ogromne przestrzenie wypełnione automatami do gry i stołami do gry. Często są to naprawdę bardzo piękne wnętrza. Tutaj jeden z moich ulubionych miejsc, a mianowicie sklep Foresta Gumpa. Sklep i restauracja, w której można zjeść koktajl z krewetek, znany z filmu. Teraz zabiorę was na krótki wieczorny spacer po głównej ulicy Las Vegas. Thank you.
picture? How are you, brother? Yeah, hi. Can we take a picture? Sure. Thank you. Where are you from? Sweden. Sweden! Yeah. Stockholm? That's my boy! Oh, yeah, man. Looking good. Good stuff. Thank you. Yeah. Thank you, partner. Thank you. Go get him. Lewitujący mim. A my idziemy dalej i wchodzimy do jaskini hazardu. Przystosowanie Las Vegas budzi naprawdę ogromny szacunek. Tak jak chociażby tutaj, gdzie do jednego z kompleksów prowadziło wiele schodów, ale z boczku był pięknie umiejscowiony podjazd. Idziemy dalej, przebijając się przez gąszcz ludzi w kierunku grających fontan przy hotelu Bellagio. Oh.
Cóż, skoro sam Chewbacca z Gwiezdnych Wojen nas już pożegnał, to czas wracać do domu. Teraz czeka nas jeszcze tylko 11 godzin lotu z Las Vegas do Kopenhagi i będziemy prawie w domu. Podsumowując ten wyjazd, był on bardzo bogaty w nowe doświadczenia. Udało się zobaczyć wiele naprawdę pięknych miejsc, jak choćby Wielki Kanion, Zapora Hoovera, Sekwoje, Los Angeles, Las Vegas czy Dolinę Śmierci. Po raz kolejny przekonałem się, że Amerykanie potrafią przystosowywać miejsca czy atrakcje dla osób niepełnosprawnych. Żegnam się już z Wami w tej serii USA with Wheelchair, ale myślę, że spotkamy się w jakichś innych moich odcinkach z kolejnych podróży. Cześć!